Niespełna 2 miesiące przed końcem kadencji polskiego parlamentu z mandatu senatora zrezygnowała Anna Maria Anders. Osobiście poinformowała o tym fakcie za pośrednictwem Twittera. Oczywiście wyborów uzupełniających nie będzie, bowiem 13 października bieżącego roku odbędą się najbliższe wybory parlamentarne. Anna Maria Anders do Senatu trafiła po wyborach uzupełniających, które odbyły się w marcu 2016 roku. W czerwcu bieżącego roku Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych pozytywnie zaopiniowała jej kandydaturę na stanowisko ambasadora Rzeczypospolitej we Włoszech i San Marino.